Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będzie szybki odcinek, króciutki. Przyjedzie do mnie Peugeot, mój ulubiony. Znaczy nie ten egzemplarz, ale inny. 207, 1.4 benzyna. Była taka sytuacja, że padł prawdopodobnie czujnik temperatury. Ale właściciel stwierdził, że wymieni go sobie sam. No i niestety nie podołał temu zadaniu. Ponieważ wyciągając stary czujnik, uszczelka została w środku, o-ring. Nie zauważył, włożył nowy. No i zdarzyła się katastrofa, jaka to zaraz sam wam o tym opowiem. Natomiast przy okazji urwała się odma. To znaczy węże od odmy. Więc je wymienimy i porozmawiamy sobie o tym, jak należy zalać płyn, odpowietrzyć układ i jak wymienić czujnik temperatury. Bo to też może być skomplikowane. Niby prosta czynność, a jednak wymaga lekkiej wprawy i obeznania z tematem. Nie przedłużając, zapraszam was do odcinka. Kierowca tego szalonego bombowca przyjechał na rowerze. Także zdrowo. Przywiózł paczuszkę, a w paczuszce wspomniany już zerwany wężyk odmy. Zaraz wam pokażę, w którym miejscu. I sobie to rozbierzemy i wymienimy. Płyn jest, jak widać, pod maksa. A co się wczoraj stało, no to zaraz wam pokażę, tylko się tutaj dostanę. Zdejmę wam filtr, zdejmę przy okazji ten przewód, który tutaj się pęknął. Widzicie? Pęknął. No to jest taka twarda plastikowa, taki kawałek wężyka, to jest zespolone wszystko w jeden kawałek, więc to sobie podpinamy, pościągamy, wsadzimy nowy i będzie git. To teraz wam pokażę jeszcze silnik 1.4, czujnik temperatury, jest tutaj. Właściciel wymienił czujnik, nie wyjął uszczelki, nie wyjął tego ringu i cały ten płyn po prostu eksplodował do samochodu. Przywitajmy się z właścicielem. Siemano. Witam, witam. Jak to było? Siwy dym. Siwy dym na trasie. Siwy dym na trasie. Poleciało wszystko po prostu wszędzie. Na cały silnik, całą komodę tutaj zażygało płynem. Ale już jest teraz git. Teraz wam jeszcze pokażę jedną rzecz. Odpowietrznik jeden znajduje się tutaj na grodzi na wejściu do nagrzewnicy. A drugi odpowietrznik na termostacie. Nawet nie wiedziałem, że są dwa, ale są, więc musicie uważać, gdybyście mieli taki silnik, no to jeden i drugi. A teraz montujemy to do kupy i finito. Jak widzicie, silnik zmontowany już na nowo, także samochód może się cieszyć nową odmą, układ odpowietrzony, sprawdzony. Zobaczyliście w tym odcinku, gdzie są odpowietrzniki. Dwa, pamiętajcie, dwa. 1.4 Peugeot 207. A tu rocznik, który to jest? 2007. Tak w tych granicach, czyli wszystkie te 1.4 będą tak miały. 2000 years later. Moi drodzy, mała aktualizacja odnośnie Peugeota 207. W poprzedniej części filmu zobaczyliście temat wymiany płynu, wymiany tam czujnika temperatury, odpowietrzania i tak dalej. Natomiast po jakichś dwóch tygodniach od tamtej sytuacji samochód miał tygodniowy postój. No i co się stało? Jak próbowaliśmy odpalić, to nie odpalił. Zablokowało rozrusznik, zablokowało alternator, wszystko stanęło dęba. Już wam pokazuję, o co chodzi. Jak się okazało, stary alternator pęknął w poprzek. W ogóle obudowa pękła na pół. Wrzucę wam zdjęcie, o tutaj. Przy okazji przeładowało akumulator. Prawdopodobnie przyczyna właśnie pękniętego alternatora. Co skutkowało dalej awarią rozrusznika. Zablokowało wszystko. Do tego stopnia, że nawet na popych nie dało się tego auto odpalić, bo jak próbowaliśmy to po prostu przerzucać ubiegu, to by zablokowane było. No, nie wiem dlaczego. I teraz zobaczcie, co się stało. A więc tak, mamy nowy alternator.
Mamy nowy rozrusznik tam z tyłu i to jest ok. Natomiast samochód został odebrany przez właściciela. Przyjechał do domu, ale zaczął pracować na 3 cylindrach. Więc wrócił do warsztatu, no i oczywiście chciał uzyskać informację, no to dostał od mechanika, że uszkodzona jest cewka. No już tam nie było czasu, żeby ten samochód zostawić na warsztacie, bo już było późno, więc wrócili do domu, następnego dnia przyjechali do mnie, żebym to sprawdził, bo to już weekend i tak dalej. No więc wziąłem się za sprawdzenie i weryfikację tej cewki. Cewka tutaj w tym samochodzie to jest jedna listwa, przekręcona tutaj na 2 śrubkach i od niej odchodzą sobie fajeczki do każdego cylindra z osobna. Więc jest problem sprawdzić sobie na odpalonym aucie, bo nie da się wyjąć jednej, na której mamy na przykład brak iskry. Więc odkręciłem całą listwę. Tutaj mamy kawałek metalu, do którego możemy sobie przyłożyć i sprawdzić, czy mamy iskrę. I jak to zrobić, to już tłumaczę. Odkręcona oczywiście listwa. Tutaj sobie przyłożyłem coś metalowego, żeby miał dłuższe, bo no nie da się ze względu na kable jakoś tym manipulować. A druga osoba w środku bing, kręci tam rozrusznikiem. No i sobie sprawdziłem to i okazało się, że cewka jest sprawna. Podaje iskrę na wszystkie cylindry. Natomiast świece w opłakanym stanie. I pierwsza moja decyzja padła na wymianę tych świec. Powrzucam wam tu zdjęcia, jak wyglądały te świece, które były w tym samochodzie zamontowane. Długo raczej nie były wymieniane. Nagar na tej elektrodzie i na tym kawałku tam, który jest pod elektrodą tej świecy, no duży. Zacząłem to skrobać, oczyszczać, ale stwierdziłem, że nie robimy dziadostwa ani ruciarstwa. Zadzwoniłem do mojego ulubionego sklepu, świece były za parę godzin. Odebrałem dzisiaj, zamontowałem i samochód chodzi jak ta lala. Więc żadna cewka nie jest uszkodzona. Dodam jeszcze, że cewka tutaj jest oryginalna, Delphia, taka jaka powinna być. Prawdopodobnie od nowości, nie znalazłem na niej daty, ale prawdopodobnie tu jest od nowości. Natomiast teraz na nowych świecach zobaczcie, jak silnik pracuje. Także teraz samochód oddaję właścicielowi, niech się cieszą jazdą, kocham Peugeoty. O, tu podam to płasko. Taki Peugeocik, Peugeot 207 1.4, fajny silniczek, ekonomiczny, malutki, zgrabniutki, wszędzie się to wciśnie, ale taka ustereczka, taka, no pan w zasadzie stwierdził, że cewka, wymieniłem świecę i chodzi malina. Zero przerywania, zero niczego, błędy pokasowane, żadnej usterki, check engine nie świeci. Nic, tylko wsiadać, jechać i obserwować. Także tyle z tego odcinka, taki troszeczkę miksik wydarzeń związanych z Peugeotem 207, który był na przestrzeni ostatnich 2 tygodni. No i tyle, no. Zapraszam was serdecznie do kolejnego odcinka. Żegnam was z tego oto pięknego podwóreczka Peugeot, a tam o Ford Taurus mój, którego za niedługo w końcu może zacznę uruchamiać. Much later. Pogoda jeszcze jest taka bajeczna, świeci słoneczko, więc można coś działać. A rzucił palenie, nie chce odpalać, także pompa paliwa do wymiany. Ale to w innym odcinku. Nie zanudzam, życzę wam miłej niedzieli i idę na kawkę. Pa!